ja zawsze Autorskie pismo młodych Makulatura powstało w 1993 roku. Wtedy w Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty dziennikarskie, po których powstało kilka naprawdę dobrych tekstów. Szkoda ich było na makulaturę, w związku z tym powstała makulatura. Słuchajcie, no bo nie nowa maskotka makulatury. Ogłaszamy przetarg na imię dla maskotki. Czy to jest on, czy ona? Jeszcze nie wiem. To chyba on. Już nic nie jest. Makulatura istnieje 12 lat, w tym czasie pojawiło się 31 numerów. I na początku to było pismo redagowane przez licealistów, po czym stało się tak, że no pierwsza redakcja trochę powyrastała, poszła na studia, ale dalej chcieli współpracować z pismem. W związku z tym pojawili się studenci, potem do tego doszli jeszcze gimnazjaliści. Są to ludzie głównie z Krakowa, w dużej części z Nowej Huty, ale także ludzie z całej Polski, ponieważ posiadamy swoją stronę internetową, dzięki czemu Makulatura dociera do czytelników w całej Polsce i oni też na naszych łamach publikują. Po prostu moje teksty są za długie, a ostatnio nic nie piszę, przez pół roku nic pisałam, a ostatnio co napisałam to miało 33 strony. No to się raczej tutaj nie zmieści, bo to nawet nie wiem, czy cała Makulatura ma 33 strony. Nie ma, ma 20. No więc to jest problem po prostu. Dobrze, to ogłaszam w takim razie giełdę pomysłów. Cóż genialnego napiszecie do następnego numeru? Na temat czterech zasad, które pomagają ludziom w miarę bezpiecznie żyć. To nie jest mój wymysł, ja jestem na to za głupia. Gość nazywa się Eyal Yanilov. Pochodzi z Izraela, jest bardzo mądrym, bardzo ważnym człowiekiem i on właśnie opracował cztery takie zasady, które są uniwersalne. To jest idealne, zwłaszcza w dzisiejszych niebezpiecznych czasach. Jak należy się zachować? Trochę się boję, bo to jest taki dosyć specjalistyczny język i będę musiała go przełożyć na taki nasz język, prawda? Żeby to miało jakieś tam... Dałam taki króciutki artykulik o tym, co się działo w Grotesce, pamiętasz? Pamiętam, tak. No i on nie poszedł, bo się nie zmieścił, bo z tym ja był taki średni. Ale chciałam właśnie napisać na temat moich spostrzeżeń, że generalnie mówi się o nas, że ludzie z Nowej Huty to są tam buraki, nie chodzą do kina, nic nie robią, są tacy... A w Krakowie to jest młodzież kulturalna, to są ludzie kulturalni, którzy się interesują takimi rzeczami, a to jest guzik, prawda. W Makulaturze pojawiają się teksty bardzo różne, tak pod względem formy, jak i treści. Tematyka jest absolutnie dowolna. Jedyną zasadą, jaką przyjmujemy, to jest to, że autorzy piszą o tym, co im w duszy gra. Sztuka teatru ma dziesiątki twarzy. Potrafi uczyć, zastanawiać, porywać serca. Ale też dobrze, kiedy umie naprawdę bawić. Podróżni niecierpliwią się czekaniem. Jedzą, czytają prasę. Turysta przemierza niewielką odległość między ławkami niezliczoną ilością kroków. Zatrzymany w kadrze peronu czas ożywia gwizdek.